Pingi są mega cool. Muszę przyznać, że to jeden z lepszych pomysłów Valve ogólnie w ostatnim czasie. Ale jakoś tak to już jest, że zawsze można coś zrobić lepiej i tak samo jest w tym przypadku. Co powiesz na to, żeby te message były kolorowe? I tak, da się to zrobić, jest to banalnie proste i wytłumaczyć to w kilka sekund. 3 days later. Otóż są takie znaki specjalne, które z pozoru nie znaczą totalnie nic, są jakieś bezsensowne, w ogóle nie wiadomo, co z nimi chodzi. Lecz komputer na swój sposób jakoś tam interpretuje. I właśnie to z ich pomocą stworzymy te kolorowe pingi. Całą listę tych właśnie kolorów masz w opisie, ale najpierw wytłumaczę, jak to działa. Najpierw weźmy sobie tą komendę, po prostu za jej pomocą wysyłasz najzwyczajniej w świecie jakieś wiadomości na czacie, właśnie które wyglądają jak te pingi. Lecz jeżeli przed danym słowem właśnie stawisz ten znak specjalny, który to właśnie masz na tej liście, w zależności od tego, jaki kolor tylko chcesz wybrać, i wtedy wiadomość może być na przykład czerwona. Albo jaka tylko chcesz. Wiadomo, tych opcji jest dużo, także na pewno znajdziesz coś tam dla siebie. Wiadomo, jest to interesujące, bo po pierwsze nikt tego nie zna, po drugie tak na dobrą sprawę od razu przykuwa to oko innych teammateów. Gdyż wiadomo, wszystkie inne wiadomości wyglądają tak stonowanie, bardzo zwyczajnie i jakoś tak po prostu nie zwraca się na nie uwagi. Wiadomo, czyta się je, ale bez jakiegoś takiego wow, nie? A tych się od razu pokazuje na czacie coś czerwonego, to o Boże, może ktoś czerwaka dostał, coś takiego. Jest mały problem z tym, a mianowicie jak chodzi o bindowanie. A problem jest taki, że się tego za bardzo jeszcze nie da zrobić. Ciężko też to zaaliasować, także jest mała lipa. Ale zamieszczam wam tam na dole linka do dyskusji, w której to kilka właśnie członków community właśnie jakoś tam gadało i obgadywało, jakby to można było zrobić. Także chwilę obecną jeszcze sobie z tym nie poradzili, ale widzę, że tam naprawdę nieźle gadają i chyba się na tym znają. Także najprawdopodobniej kiedy ty to oglądasz, to już jest jakieś rozwiązanie, także po prostu wejdź sobie do linku w opisie i tam po prostu to sobie ogarnij. Możecie tylko cieszyć, że coś takiego jest i że Valve jeszcze tego nie spaczowało. No i przy okazji modlić, żeby właśnie tego też nie zrobili.